ława przysięgłych uznała, że nie ma podstaw, żeby postawić stan oskarżenia białego policjanta, który zastrzelił czarnego nastolatka w Ferguson. Ława przysięgłych potwierdziła dokładnie taką samą wersję zdarzeń z tamtego dnia, sprzed paru miesięcy, którą przedstawiłem Państwu w jednym z moich komentarzy. To znaczy, chłopak ukradł jakiś towar ze sklepu, szedł środkiem drogi, policjant chciał go zatrzymać, ten zaatakował policjanta, wepchnął do środka samochodu, doszło do szamotaniny, padły strzały, chłopak zaczął uciekać, policjant za nim. Chłopak stanął, odwrócił się i zaatakował policjanta po raz drugi, dlatego został zastrzelony. Taką wersję zdarzeń potwierdzili świadkowie, zarówno biali, jak i czarni. Sprawa zamknięta, ale godzinę po ogłoszeniu decyzji ławy przysięgłych głos zabrał prezydent Stanów Zjednoczonych Barack Obama, który w przemówieniu do narodu powiedział: złość po ogłoszeniu takiej decyzji jest zrozumiałą reakcją, po czym wezwał do zachowania spokoju. Prezydent jeszcze nie skończył mówić, a czarni już wywracali samochód policyjny w Ferguson. Potem podpalali sklepy, plądrowali sklepy. Godzinę po przemówieniu prezydenta miasto Ferguson stało w ogniu. Moja ocena tego jest taka. Gdyby Jezus Chrystus zszedł z nieba z tubą i przemówił do czarnych Ferguson, zaprawdę powiadam wam, policjant biały jest niewinny. Czarni uznaliby go za kłamcę. Tu chodzi o sposób myślenia czarny, który jest jaki jest, który najlepiej przedstawia kuzyn tego zastrzelonego chłopaka, który powiedział w wywiadzie jednej ze stacji telewizyjnych, że policjant w ogóle nie powinien strzelać do niego, kiedy był zaatakowany. Wtóruje temu dziennikarka CNN-u, która powiedziała, że ten policjant w ogóle nie powinien zatrzymywać tego chłopaka, dlatego że ukradł jakiś towar w sklepie. Najwyraźniej czarni w Ameryce i liberalne media chcą, żebyśmy żyli w kraju, w którym co z tego, że masz pożar w domu, straż pożarna nie przyjedzie, ponieważ co to za jeden pożar? Policjant nie przyjdzie, żeby złapać złodzieja, który ukradł twój portfel, ponieważ to sam jakiś tam portfel. To właśnie takie myślenie, to jest myślenie, którego biali uczą czarnych w Ameryce od czasu prezydenta Johnsona, kiedy dawali czarnym tego lizaka za pomogi społecznej i przyzwyczajali całe pokolenia czarnych do życia w przekonaniu, że odpowiedzialność za wszelkie ich potknięcia i niepowodzenia życiowe ponoszą biali i system, a nie oni sami. Do tego dochodzą media liberalne, które właśnie mówią w ten sposób, i do tego dochodzi także prezydent czarny, prezydent Stanów Zjednoczonych, Barack Obama, który, ja nie wiem, jak może jakikolwiek prezydent jakiegokolwiek państwa w takiej sytuacji jak ta wyjść przed naród i powiedzieć: złość po ogłoszeniu takiego wyroku jest zrozumiałą reakcją, dając ludziom sygnał do ataku. Ameryka jest chora i nie ma na tę chorobę żadnego lekarstwa. Mariusz Maskolonko mówi jak jest. Nowy Jork.